dużo gości. To mieszkanko, katolicy i mieszkanko, proszę Państwa, bo tutaj nie ma świadków Jehowy. Świadków Jehowy to wiesz, w mieszkaniu to rzadko bywają. Jak o 11 w nocy przybędą, co? Żebraków katolickich 100, którzy mieszkanko, muszą mieć mieszkanko. Tutaj w radiu też śpiewali mój dom, moja twierdza, mój dom. To może tą twierdzą byłby ten Dom Boży, może ten kościół. Niech się zdecydują, co miałoby być tym domem. Ale wtedy, kiedy Izraelici mieli, albo chcieli budować dom dla Boga, no to Bóg im powiedział tak: czyż niebo nie może ogarnąć mojej chwały, a ziemia nie jest pod nóżkiem moim? Jakiż dom mi wybudujecie? Ale to wiecie Państwo, naród, jak to żydowski był kiedyś, teraz też, no naród katolicki, przecież to jest to samo, kontynuacja, jest zatruty już tymi Morgelonami, też chce, żeby ten Bóg mieszkał w domu, koniecznie w domu i tam w tabernakulum Pana Boga zamknąć w ciasnym pomieszczeniu i już mają kopciuszka, a oni mogą wtedy grzebać się w drugim przykazaniu, drugie przykazanie wyrzucić, tu manipulować pary oszustystyczne, lawitacyjne, latające wszędzie. Ksiądz po kolędzie, wszędzie. A znowu nastanie nędza, kiedy czas przyjdzie na księdza. Wtedy, kiedy chodząc snopki przewraca, a co tłuszczej kopy maca. Wnet masz urzędnika z niego, choć tobie nie trzeba tego. Natknieć wieszkę kopie wrogu. Nie mnie to dasz, synku Bogu. Potem bierze po kolędzie, w każdym kącie dzwonić będzie. I na ołtarzu pisze iluminare, a ty chłopku, dare, dare.